Zarządu. W okresie poprzedniej sesji. Proszę Państwa, odbyło się 4 posiedzenia zarządu. Braliśmy udział łącznie z kolegami radnymi w niektórych sprawach szkoleniowych. Między innymi uczestniczyliśmy w spotkaniu szkoleniowym na osiedlu Zgody 2 w sprawie udzielenia dotacji celowych do budżetu w ramach likwidacji niskiej emisji. Odbyła się 4 marca tutaj u nas w Bielnicy debata na temat bezpieczeństwa. No powiem, że nie cieszyła się szczególnym powodzeniem wśród ludności, no bo stosunkowo mało ludzi było. Wydawało nam się, że będzie to bardziej nośne. Proszę Państwa, piątek byłem na spotkaniu w tej nowo otwartej bibliotece na ulicy Zakopiańskiej 103. I to tyle. Bardzo proszę o przedstawienie swojego udziału. Szanowni Państwo, zarząd w ostatnim okresie, ostatniego miesiąca i myślę, że będzie to kontynuowane w następnym okresie. Szczególną uwagę kieruję na działania dotyczące partycypacji obywatelskiej. Przygotowujemy się do realizacji zadań związanych z budżetem obywatelskim. Za chwilę o tym jeszcze Państwu powiem, ponieważ to dotyczy działań, które skierowane są do mieszkańców, ale w których uczestniczą według zaleceń organizatorów, także wszyscy radni dzielnicy 9. W tym celu zamiast dodatkowej komisji zadaniowej, która zajęłaby się realizacją budżetu obywatelskiego, wprowadziliśmy do zakresu działania Komisji do Spraw Informacji takie punkty, które wskazują na zakres działań, które powinna podjąć, zaplanować i podjąć Komisja do Spraw Informacji. Teraz powiem, że w ostatnim okresie zarząd wraz z operatorem, organizatorem Dni Dzielnicy podjął działania zmierzające do przygotowania planu Dni Dzielnicy, co wiąże się z kontaktami bezpośrednimi z dyrekcją placówek oświatowych, które będą uczestniczyły w realizacji tego programu. W związku z tym w ciągu ostatniego miesiąca wraz z pracownikiem Centrum Sztuki Współczesnej w imieniu zarządu odwiedziłam wszystkie placówki edukacyjno-wychowawcze właśnie w tym celu, aby zaproponować współpracę w ramach organizacji Dni Dzielnicy. Teraz chciałabym wrócić do tego budżetu obywatelskiego, o którym przed momentem wspomniałam. Chciałam Państwu przekazać informację, że zgodnie z kalendarzem w następnym miesiącu, w kwietniu, odbędą się szkolenia
dla radnych i ta informacja jest dostępna w biurze rady i będzie skierowana do komisji. Są to dwie daty, 5 i 12 kwietnia, 5 dla radnych, 12 dla moderatorów. Natomiast w miesiącu maju będą odbywały się spotkania z mieszkańcami dzielnicy, no w czasie których przekażemy zdobyte w czasie szkoleń informacje. Te spotkania są zaplanowane do połowy czerwca. 12 czerwca ma odbyć się takie spotkanie podsumowujące. Bardzo proszę wszystkich Państwa radnych, bez względu na to, czy są członkami Komisji do Spraw Informacji, która zajmuje się partycypacją obywatelską, o zainteresowanie się tymi informacjami, które dotyczą działań w ramach budżetu obywatelskiego. Równocześnie chciałam powiedzieć, że bardzo istotną kwestią dla naszej dzielnicy jest, ja to tak nazwę ogólnie, zaopiekowanie się terenami zielonymi. W związku z tym są tutaj otwarte takie jak gdyby dwie sprawy, mianowicie akcja, która nazwana jest Pobudka i dotyczy terenu przyszłego Parku Rzecznego Wilga oraz rewitalizacji Parku Solwaj. To wszystkie pisma, korespondencja między ZIKIT-em, Wydziałem Ochrony Środowiska, także Stowarzyszeniem Wilga są dostępne, także bardzo proszę o zapoznanie się z tymi kierunkami działań. I powiem jeszcze o jednej kwestii, mianowicie o tych decyzjach, które związane są z dzisiaj podjętą uchwałą, korektą priorytetów. One, to są przesunięcia dotyczące no, placówek edukacyjnych czy kulturalnych. One pojawiły się w formie pism i to nie zostało przedyskutowane na obradach Komisji Edukacji, ale rozumiem, że wszyscy, Pani Przewodnicząca także akceptuje te działania i jeżeli chodzi o pisma czy jakieś dokumenty dotyczące tych kwestii, to bardzo proszę Panią o zapoznanie się i równocześnie jak gdyby wyprzedzająco bardzo proszę o przygotowanie takiej informacji dla radnych, co będzie przedmiotem obrad Komisji Edukacji 25 marca, bo wydaje się, że jest to sprawa ważna, skoro zostaliśmy poproszeni o imienne, prawda, listy obecności na tym spotkaniu. Nie wiem, czy Pani została o tym powiadomiona? O spotkaniu. No jeszcze spotkanie. Aha, nie, jeśli chodzi o nią ogłosiłam. O Rady Miasta Krakowa. A, tak. To u Pana Prezydenta Matusia, no. Tak, to nie, to ja myślałam, że to razem komisji, mamy która jest później, jakby tego samego dnia i tutaj, ale to może w komunikacji. Bo tego samego dnia mamy Komisję Edukacji tutaj. Tak. No to trzeba zmienić. Bo godzinę zmienić. Znaczy godzinę myślę, że zmienić, bo to spotkanie w Radzie jest o 16:00, ja to myślę, że jakby po zwołaniu przeze mnie komisji zostałam poinformowana o tym spotkaniu. No ja serdecznie dziękuję, jeżeli te kwestie są już uzgodnione. Dziękuję.